Justyna Zyla, byla żona Piotra, wspomina narodziny syna, Jakuba. Justyna Zyla, z domu Lazar, cioteczna siostra Adama Malesza i skoczek narciarski Piotr Zyla wzięli ślub w 2006 roku. Sportowiec miał wtedy zaledwie 19 lat. Na świecie szybko pojawiły się dzieci. Justyna zaszła w ciąży w wieku 18 lat. Jak potem wyznała w wywiadzie dla Wiwy, było to poprzedzone zmudnymi staraniami. Teraz już mogę powiedzieć, dosyć długo starałam się o dziecko. Zawsze chciałam mieć dzieci. On chyba też. Z tej wypowiedzi wywnioskować, że plany Piotra w tej kwestii pozostały w sferze domysłów. Jednak Justyna wolała zalozec, że ma takie same, jak ona. Z czasem wyszło na jaw, że życie, które zorganizowała żona, nie do końca odpowiadało skoczkowi. Skoro po igrzyskach w Pjongczangu postanowili je zakończyć. Tego, że już jej nie kocha, Justyna domyśliła się, gdy na lotnisku na jej ma zaczekała inna kobieta. Wspólnie wymknęli się fotoreporterom i uciekli podstawiona pod halę przylotów limuzyna. Wtedy po raz pierwszy poniżyła męża publicznie. W internecie napisała: ten wasz wspaniały Piotr Zyla zostawił mnie, dzieci, bo tak, bo nie potrafi żyć w rodzinie, polowa winy po mojej stronie. Kiedy wyrzuciłam go z domu, jak mnie uprzejmie poinformował, że ma kochankę, nie mam zamiaru już klamać. Z czasem jeszcze bardziej się rozkręciła i zaczęła zamieszczać na Instagramie wnikliwe analizy osobowości byłego męża. Ze szczególnym uwzględnieniem jej niedostatków, a także kwestionowała jego kompetencje rodzicielskie. Tymczasem dzieci Zylów dorosły. Obecne są już nastolatkami, a z okazji przypadających ostatniego dnia stycznia urodzin syna Jakuba Justyna zamieściła na Instastory zdjęcie z porodówki opatrzone im wzruszającym komentarzem. 31.01.2007 roku 22.15. Jeden z najpiękniejszych momentów w życiu. Pokazała także zdjęcie syna sprzed kilku lat. Chociaż nie jest najnowsze, widać. Do kogo jest Jakub jest podobny? Na Instagramie Justyny można zresztą znaleźć bardziej aktualne zdjęcia syna. Na przykład to, na którym ubrany w tradycyjny strój góralski świętuje swoją konfirmację.